Konsulat honorowy jest bardzo ważny, tym bardziej w 30-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych. Konsulat honorowy będzie służyć nie tylko Ormianom, którzy mieszkają na terenie województwa śląskiego, ale też ormiańsko-polskim relacjom, które od wieków trwają, którego stosunki dyplomatyczne teraz świętujemy i mam nadzieję, że ona się przyczyni do jeszcze lepszych przyjacielskich relacji. I mam nadzieję, że konsulat w Zabrzu stanie na wysokości zadania. Dokładamy kolejną kartę konsulat honorowego, konsula w Zabrzu. Wszystko zaczyna się w miejscu szczególnym, w kopalni Guido. Tu, w tym miejscu, do którego Zabrzanie są bardzo przywiązani. Przecież historia Zabrza kominami pisana. Aczkolwiek dziś zmieniamy tą narrację. Dziś Zabrze jest miastem medycyny, nauki, sportu, kultury, ale przede wszystkim wspaniałych, otwartych ludzi. Dlatego cieszę się ogromnie, że Ormianie też znajdą tu swoje stałe miejsce i jestem przekonana, że konsulat ormiański w Zabrzu pozwoli jeszcze bardziej zacieśnić te relacje, te stosunki. Otwarcie konsulatu honorowego w Zabrzu, tu na Śląsku, myślę, że dla nas wszystkich jest bardzo ważne. Po pierwsze, łączy to nasze oba narody, buduje relacje, ale też myślę, że jest bardzo ważne od strony gospodarczej. Jest możliwa szeroka współpraca, nawiązują się kolejne znajomości i nie tylko znajomości w zakresie sportu, turystyki, ale te kontakty biznesowe, które jestem przekonana, że w niedługim czasie będą owocowały rozwojem szerokiej współpracy gospodarczej. Thank you.